Stecznych otwarto nową wystawę malarską Jolanty Nikt. Popatrzmy na krótką relację z tej wystawy. Sympatyczni. Proszę Państwa, my od pewnego czasu prezentujemy artystów wrocławskich. Z różnych zresztą względów uważamy, że od kilku lat środowisko wrocławskie wzbogaciło się o nowe pokolenie malarzy, znakomitych i wspaniałych, i należy im się ileś tam wystaw, nie tylko we Wrocławiu, ale jakby cały Dolny Śląsk powinien odnotować ich istnienie. Nie tak dawno mieliśmy wystawę pana Zdzisława Nitki, a dzisiaj chcemy Państwu pokazać malarstwo pani Jolanty Nikt. To właśnie pani, sprawna dziewczyna, tak, bardzo zdenerwowana i przejęta, nie ma za sobą wielu wystaw, ale tylko dlatego, że jest świeżą, że tak powiem, absolwentką wrocławskiej uczelni. Skończyła 4 lata temu tę uczelnię pod kierunkiem profesora Józefa Hałasa. Weźcie Państwo do ręki katalog, tam jest bardzo ładny tekst pani Ariadny Sarnowicz, która pisze o jej malarstwie, że tak powiem, z dużym uznaniem, a z jednej strony, a jednocześnie tak, że tak powiem, wnikliwie i że tak powiem, piórem recenzenta, krytyka sztuki, także to jest, sądzę, udany, dobry tekst i adekwatny do tego, co pani Jolanta przedstawia, także nam. Przeczytajcie Państwo także, że pani Jolanta mimo młodego wieku już ma za sobą ciekawe wystawy i jakby jeszcze chciała coś powiedzieć, to spróbujcie Państwo ją do tego namówić, bo chyba nie jest trochę zdenerwowana. Studiowałam w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, pracowni pana Józefa Hałasa. Kontakt z panem Józefem Hałasem dał mi bardzo wiele w sensie patrzenia na malarstwo. Jest to profesor, który duży nacisk kładzie na kolor sam w swojej twórczości i może podglądając jakby jego patrzenie na tą dziedzinę, sama staram się malować obrazy, gdzie środkiem ciężkości będzie kolor, a dopiero potem forma, temat. Także głównie chodzi mi tutaj o kolor. Ale wszystkie twoje obrazy to przede wszystkim klimat, jakaś atmosfera pewnej baśniowości, skojarzeń. Trudno to nawet wysłowić. Jest to jakaś taka daleka wycieczka, może w nieznane, może właśnie w jakieś takie troszkę wyśnione sceny. Nawet to, co mnie zaskoczyło, to rola, jaką odgrywają tematy, tytuły obrazów, którymi jakoś chyba uzupełniasz ich taką nieokreśloną zawartość. Właśnie, mam wrażenie, że obraz taki do końca rozszyfrowany, normalny, będzie szybko nudził i powinien zawierać jednak coś z tajemniczości, z jakiejś magii, coś do końca nierozwiązanego, albo żeby zawsze zadać sobie jakieś pytanie, a co tam, a dlaczego to, a czemu się to z tego wyłania. I właśnie, jeżeli już namaluję ten obraz, to zawsze, jeżeli jest taki zbyt czytelny, zbyt taki prosty, czyli prosty to taki, po którym szybko można się znużyć. Jeżeli właśnie występuje coś takiego, taki klimat w takim obrazie, to wtedy dalej pracuje i pewne rzeczy maskuje albo elementy jakieś dodatkowe dodaje, przez co no udziwniam. To jest jakiś taki szyfr dla odbiorcy jednocześnie,
który musi sobie zadać troszkę trudu, jakby przenieść się w inny świat, nieco zasugerowany, tak bym to może nazwał, przez ciebie.